Historia siarki w Tarnobrzegu. Konferencja pod takim tytułem odbyła się w Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Była ona wydarzeniem wpisującym się w obchody 70. rocznicy odkrycia złóż siarki w naszym mieście. Uczniów wszystkich szkół z terenu Tarnobrzega na konferencję zaprosili Komitet Obchodów Roku Pamięci Górników i Pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego oraz Fundacja Serce Lasowiackie imienia Barbary i Franciszka Mortków. Nasza Fundacja Serce Lasowiackie imieniem Barbary i Franciszka Mortków wpisała się w obchody 70. rocznicy odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. Naszym zadaniem było to, żeby popularyzować tą wiedzę i tą historię wśród dzieci i młodzieży. Niemniej jednak zaprosiliśmy wszystkie szkoły z terenu Tarnobrzega i staramy się ciekawymi wykładami i tą żywą lekcją historii, spotkaniem z ludźmi, którzy byli budowniczymi tego zagłębia, żeby był bezpośredni kontakt. Nie tylko same wykłady, ale też bezpośrednia relacja. Wykłady wygłosili kolejno Beata Kotasiak-Wójcik, która referowała o odkryciu złóż siarki w Tarnobrzegu. Tuż po niej o faunie i florze terenów pokopalnianych mówił Janusz Wepsięć, a o Serpinowie, jednym z tarnobrzeskich osiedli, opowiadał Filip Materkowski. Po wykładach przyszedł czas na rozdanie nagród laureatom konkursów organizowanych przez Fundację Serce Lasowiackie.